Rafał, po pierwsze chciałbym Cię powitać w GKS-ie Katowice i zadać Ci kluczowe pytanie. Dlaczego wybrałeś nasz klub? Witam. Dlaczego? Myślę, że projekt, który tutaj jest stworzony, jest bardzo ciekawy. Cała drużyna, która będzie, naprawdę mam nadzieję, że pokaże się z jak najlepszej strony. Na pewno będziemy walczyć i mam nadzieję, że powtórzymy, jak nie polepszymy wyniku z tamtego sezonu. Mimo tego, że jesteś jeszcze stosunkowo młodym zawodnikiem, chociaż profesjonalnie siatkówkę uprawiasz od dobrych kilku lat, osiągnąłeś już bardzo dużo, bo Mistrzostwo Polski, srebrny krążek na twoim koncie również jest, zdobywcą Pucharu Polski jesteś, czujesz dalej ten głód siatkówki, ten głód zdobywania tych trofeów? Jak najbardziej, jeszcze wszystkiego, co sobie zamierzyłem, nie wygrałem, także głód jest na pewno. Na pewno liczę jeszcze na powołanie do reprezentacji. No w tym roku się nie udało ze względu na to, że jakby mam ślub i te powołanie niby było, ale jakby rozmawiałem z Witalem i te powołanie jakby gdzieś zanikło właśnie ze względu na te wesele. Ale jeszcze dużo celów jest przede mną, dużo do spełniania, dopiero 24 lata, także może kariera jeszcze nie, ale przygoda z siatkówką mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze długo. Powiedz mi i kibicom, jakbyś mógł tak trochę przybliżyć nam tą swoją karierę, czy jak ty to nazywasz, przygodę. Gdzie zaczynałeś, gdzie grałeś, no i jak przebiegała ta twoja droga, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, czyli w GKS-ie Katowice? No jakby zaczynałem, jak to wszyscy, myślę, że na SKS-ach w podstawówce, tam jakieś te pierwsze kroki, pierwsze szlify siatkarskie. Później jakby pójście do gimnazjum sportowego w Rybniku u trenera Lecha Kowalskiego, tam rozwijanie się już pod względem takim typowo siatkarskim, klasa sportowa. Treningi już normalne dwa dziennie, nie było lekko, ale jakoś się to udało. No później powołanie do reprezentacji i SMS Spała. Piękne trzy lata, na pewno trudne, ale pod względem siatkarskim bardzo, bardzo mnie rozwinęło i ukierunkowało w danym kierunku pod względem przyjmującego. No później podpisanie kontraktu z Częstochową, 3 lata jako pierwszoszóstkowy zawodnik. 3 lata spędziłem, myślę, że to na pewno mnie tam jakoś też rozwinęło pod względem grania w plus lidze. Takie wejście miałem jakby przez pierwsze 3 lata, no cały czas grałem. Po przygodzie z Częstochową podpisanie kontraktu z Aksą Kędzierzyn, co już fajne, naprawdę fajne 2 lata z trenerem Gardinim i z resztą chłopaków, którzy naprawdę klasy światowe, jak Mateusz Bieniek, Totti Sam i Zati. A co najważniejsze, wygranie Pucharu Mistrzostwa Polski i srebrnego krążka. Powiedziałeś, że jesteś z Rybnika, czyli to taki trochę powrót w twoje rejony. No może nie tak, nie są to miasta sąsiadujące, ale wracasz na Śląsk. Tutaj się dobrze czujesz, skoro grałeś już i w Częstochowie, i w Katowicach? No tak, myślę, że Kędzierzyn to też taki Śląsk, tylko w Opolsce, bo co dałem wywiad po Śląsku, to jak przybijałem później piątki, to było takie słowo jadymy durch i wszyscy, kiedy chodziłem wokół sali i przybijałem te piątki, wszyscy brawo Szymi, jadymy durch i wszyscy po kolei, także ja czuję się dobrze na Śląsku i mam nadzieję, że to zostanę jak najdłużej. I oby tak było, ja Ci bardzo dziękuję, trzymam za Ciebie kciuki, no i może kiedyś ten wywiad po Śląsku zrobimy, co? Tak jest, nie ma problemu, dziękuję bardzo.